Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo Startupu. Ten będzie poświęcony przedwstępnej umowie inwestycyjnej. W poprzednim odcinku opowiadałem o procesie due diligence, który stanowi preludium do zawarcia umowy inwestycyjnej. Dziś chciałbym zająć się zagadnieniem umowy przedwstępnej, która w poważnych procesach akwizycyjnych jest uznawana za standard. Choć wielokrotnie pomija się ten etap z uwagi na ograniczenie kosztów i czasochłonność procesu. O ile ciężko sobie wyobrazić proces inwestycyjny bez badania przedsiębiorstwa pod względem prawnym, ekonomicznym i technicznym, o tyle do zawarcia umowy przedwstępnej dochodzi raczej tylko wtedy, gdy jest to konieczne z uwagi na uwarunkowania finansowe, zwłaszcza kiedy inwestor nie zamknął jeszcze struktury finansowania lub mityguje ryzyko związane z niepewnością rynkową. Ten odcinek nagrywam w czasie epidemii koronawirusa. Być może zatem ten ostatni czynnik ekonomiczny zaczął odgrywać właśnie istotne znaczenie. Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną? Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest przygotowanie ostatecznej transakcji w przyszłości i zawarcie właściwej umowy między stronami, określanej jako umowa główna. W obrocie prawnym jest to czynność o charakterze stabilizującym relację stron. Przed jej ostatecznym ukształtowaniem. Warto zwrócić uwagę, że instytucja umowy przedwstępnej jest charakterystyczna dla czynności dokonywanych w ramach obrotu składnikami majątkowymi o dużej wartości oraz w sytuacjach, gdy zamknięcie transakcji wymaga ziszczenia się wielu warunków, w związku ze znacznym stopniem niepewności stosunków gospodarczych. Strony zabierają z reguły umowy przedwstępne, gdy niezwłoczne zawarcie umowy głównej jest dla nich ze względu na przeszkody faktyczne bądź prawne, lub z uwagi na niepewność biznesową niemożliwe lub poważnie utrudnione albo też nadmiernie ryzykowne. Chcą jednocześnie zapewnić sobie możliwość zawarcia umowy przedwstępnej w przyszłości, uzyskując pewne gwarancje prawne. Niekiedy umowy przedwstępne zawierane są, aby prawnie zabezpieczyć wynik negocjacji i odroczyć definitywne zawarcie umowy w celu uzgodnienia jej dalszych postanowień. Może to mieć miejsce zwłaszcza, kiedy strony nie są w stanie dokładnie określić wszystkich elementów umowy, chcą natomiast uzwiązać się węzłem umownym z określonym kontrahentem, aby zabezpieczyć sobie w oznaczonym czasie potrzebne świadczenia. Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, czynności o charakterze podsumowującym rokowania mają najczęściej niewiążący charakter. Wobec czego strony nie uzyskują żadnych gwarancji prawnych nawiązania trwałej relacji. W pewnych sytuacjach, z uwagi na znaczny dystans czasowy pomiędzy planowanym zamknięciem umowy inwestycyjnej a prowadzonymi negocjacjami, zawarcie umowy przedwstępnej może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Niewątpliwie, właśnie tak zwany gwarancyjny charakter umowy przedwstępnej stanowi podstawę jej atrakcyjności biznesowej. Uzyskanie gwarancji prawnej wymaga jednak spełnienia szeregu warunków i nie zawsze jest możliwe. Dwa skutki umowy przedwstępnej Zasadniczą treścią umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Chodzi tu o takie postanowienia, które w prawie określa się jako esencjalia negoti, lub innymi słowy, postanowienia, bez których w ogóle nie dochodzi do zawarcia umowy określonego rodzaju. W przypadku umowy inwestycyjnej istotne postanowienia umowy będą zależały od tego, jaki charakter ma umowa główna. Najczęściej dochodzi do zawarcia umowy o przeniesienie własności udziałów lub akcji. Ale może chodzić tu również o przystąpienie do spółki osobowej, nabycie określonych składników przedsiębiorstwa, czy też zawarcie umowy pożyczki. Umowa inwestycyjna może mieć również charakter mieszany. Niewątpliwie natomiast na etapie zawierania umowy przedwstępnej ważne jest zdefiniowanie charakteru umowy głównej, gdyż od tego może zależeć skuteczność dokonywanej czynności prawnej. Kodeks cywilny regulujący tą instytucję. Przewiduje dwa skutki prawne zawarcia umowy przedwstępnej. Pierwszy, określany jako skutek słabszy, to możliwość dochodzenia odszkodowania od strony, która zobowiązała się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Drugi, określany jako skutek silniejszy, oznacza możliwość dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej. Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych skutków. Trzeba na wstępie wskazać, że chodzi o szkodę ustalaną na podstawie tak zwanego ujemnego interesu umowy. Bardzo ogólnie można go w tym przypadku określić jako różnicę stanu majątkowego, w jakim znalazł się poszkodowany w stosunku do stanu, jakim miałby miejsce, gdyby w ogóle nie rozpoczął procesu negocjacji. Oznacza to, że uprawniony może domagać się również naprawienia szkody poniesionej wskutek faktów, które miały miejsce jeszcze przed związaniem się umową przedwstępną. Ujemny interes strony umowy przedwstępnej domagającej się odszkodowania obejmuje również utracone korzyści, czyli takie korzyści, które mogły, mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jako podlegające naprawieniu elementy szkody należące do utraconych korzyści można wskazać zysk utracony podczas prowadzenia negocjacji, jeśli tylko jesteśmy w stanie wykazać, że prawdopodobieństwo jego uzyskania było odpowiednio wysokie. Natomiast poważnie wątpliwe jest zaliczenie do takich korzyści, tych, które zostałyby odniesione wskutek zawarcia innej umowy inwestycyjnej, jeśli możliwość jej zawarcia przepadła z powodu prowadzenia bezskutecznych negocjacji. W praktyce oznacza to, że słabszy skutek umowy przedwstępnej w nieco lepszym stopniu zabezpiecza startup niż list intencyjny. Jednak cały czas ekspozycja na ryzyko związane z zaangażowaniem się w proces inwestycyjny, który nie zakończy się sukcesem, jest bardzo wysoka. Istotne ograniczenie tego ryzyka następuje dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwanym silniejszym skutkiem umowy przedwstępnej. Jeśli umowa przedwstępna została zawarta w sposób ważny, w szczególności określa istotne elementy umowy głównej, jak również są spełnione przesłanki ważności umowy przyrzeczonej, wierzyciel może dochodzić zawarcia umowy głównej. Kodeks cywilny, jako przesłanki ważności umowy głównej, wymienia przy tym wprost wymagania co do formy czynności prawnej. Przykładowo chodzi tu o formę przewidzianą prawem, taką jak forma przewidziana dla zbycia udziału lub ułamkowej części udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jednak warto wskazać, że może chodzić również o inne przesłanki ważności umowy, jak choćby te, które są związane z jej treścią. Podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku zawarcia umowy głównej na podstawie umowy przedwstępnej, aby spełnić świadczenie, powinien złożyć określone oświadczenie woli, a niekiedy dokonać także innych czynności koniecznych dla zawarcia umowy. Spełnienia tego obowiązku możemy domagać się przed sądem. A prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie podmiotu zobowiązanego. Na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego nie ma raczej wątpliwości, że orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli dłużnika. Wątpliwości pojawiają się, jeśli chodzi o konieczne dla dojścia umowy do skutku oświadczenie wierzyciela czyli podmiotu, który może domagać się zawarcia umowy głównej. W praktyce przyjmuje się najczęściej, że gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy, całkowicie zgodnie z żądaniem powoda orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i następuje tę umowę. Problem może pojawić się, jeżeli umowa ta zobowiązywała tylko jedną stronę, co w praktyce może mieć miejsce w przypadku umów inwestycyjnych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z podmiotami o nierównej sile ekonomicznej. W takiej sytuacji ponownie trzeba poddać weryfikacji charakter prawny umowy głównej oraz kwestie obowiązków, jakie strony przyjęły na siebie przed zawarciem tej umowy. Tu dochodzimy do kwestii o zasadniczym znaczeniu. Czy umowa inwestycyjna zawsze może być przedmiotem umowy przedwstępnej? Co do zasady, zawarcie umowy przedwstępnej jest możliwe we wszystkich przypadkach, kiedy treść lub cel nie sprzeciwia się jej właściwości czy też naturze stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przyglądając się możliwości zawarcia umowy, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy głównej jako umowy spółki handlowej lub cywilnej, można nabrać istotnych wątpliwości co do dopuszczalności zawarcia takiej umowy w kontekście omówionego wcześniej silniejszego skutku umowy przedwstępnej. Niektórzy autorzy uważają, że zastosowanie przymusu sądowego pozostaje w rażącej sprzeczności z naturą umowy, spółki i jej funkcją organizacyjną. Istotną cechą spółki jest współdziałanie zaangażowanych w nią podmiotów, które obejmuje konieczność podejmowania wspólnych decyzji ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego celu. W doktrynie prawa handlowego można spotkać pogląd, że tego rodzaju wymuszona umowa spółki byłaby obarczona istotną wadą braku woli współdziałania po stronie wspólników. Trzeba przy tym wskazać, że powyższy pogląd jest kontrowersyjny. I większość przedstawicieli doktryny opowiada się za dopuszczalnością zawarcia przedwstępnej umowy spółki. Warto zwrócić uwagę, że umowa inwestycyjna niekoniecznie musi prowadzić do zawarcia umowy spółki, niewątpliwie natomiast często dochodzi poprzez taką umowę do nawiązania stosunku spółki. Pogląd o niedopuszczalności zawarcia umowy przedwstępnej mógłby w konsekwencji prowadzić do istotnego ograniczenia możliwości wykorzystania mechanizmu umowy przedwstępnej w toku procesu inwestycyjnego. Zasada swobody umów pozwala na szerokie stosowanie mechanizmów obligacyjnych w stosunkach pomiędzy wspólnikami. Przykładem jest zobowiązanie do określonego działania w ramach organów spółki które może przyjąć również formę upoważnienia do dokonywania określonych czynności o określonej treści. Kwestia istnienia woli współdziałania wspólników nie jest zatem elementem, którego nie da się prawnie zastąpić lub w znacznym stopniu ukształtować na przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że umowa przedwstępna może być atrakcyjnym mechanizmem prawnym zabezpieczającym interesy stron w toku kształtowania relacji inwestycyjnej. W sytuacji szoku ekonomicznego może być to doskonały instrument umożliwiający z jednej strony ograniczenie ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitału w niepewnych czasach, zaś z drugiej strony można dzięki niemu utrzymać relację biznesową i nie stracić możliwości jej przyszłego rozwijania. To wszystko w dzisiejszym odcinku. W następnym zajmę się tematem umowy inwestycyjnej. Do usłyszenia.